ostatnim czasie zrobiło się głośno wokół przemocy wobec jednej z uczestniczek programu TVN Hotel Paradise. W komentarzach do postów na oficjalnym koncie show na Instagramie internauci od dłuższego czasu przyznawali, że z trudem oglądają zachowanie uczestników wobec Wiktorii. Miarka przebrała się jednak podczas epizodu z Puszką Pandory, kiedy podczas pierwszej zapowiedzi słyszeliśmy skandaliczne słowa wobec zapłakanej Wiktorii. Pierwszej, bo po jej emisji niespodziewanie wycięto ów kontrowersyjny fragment, a następnie przesunięto godzinę premiery odcinka na playerze. Internauci nie kryli oburzenia, zarzucając produkcji, że w związku z krytyką zapewne postanowiła wyciąć niewygodne sceny. TVN wydaje oświadczenie w sprawie przemocy w Hotel Paradise. Stacja TVN wystosowała oświadczenie, które przesłała do portalu Plejada i zapewnia, że każda jej produkcja realizowana jest przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i komfortu zaangażowanych. W komunikatu czytamy, że TVN umożliwia opiekę psychologiczną dla uczestników, nawet po zakończeniu realizacji projektu. Wszystkie produkcje TVN Grupa Discovery realizowane są zgodnie z najwyższymi standardami oraz przy zachowaniu odpowiednich procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom będącym uczestnikami tych programów, zarówno na etapie castingów, jak i w trakcie realizacji. Produkcja na bieżąco reaguje na wszelkie zachowania niepożądane i gwarantuje uczestnikom podczas całej realizacji, a także po zakończeniu projektu dostęp do opieki psychologicznej. W oświadczeniu czytamy również, że opóźnienie emisji odcinka związane jest z kwestiami technicznymi. Bardzo późno otrzymaliśmy gotowy odcinek, który w przypadku playera przechodzi parogodzinne przekodowanie. Kwestie techniczne spowodowały kilkugodzinne opóźnienie, za które przeprosiliśmy użytkowników serwisu. Odcinek zgodnie z zapowiedzią jest już do obejrzenia na platformie. Więcej wokół przemocowych fragmentów wobec Wiktorii z Hotel Paradise pisaliśmy pod tym adresem.